Dużo osób się pyta: ej Pedro, jak wysyłasz Robuxy innym? Jak w ogóle wysyłać Robuxy w Robloxie? i tak dalej, więc dzisiaj Wam właśnie pokażę, jak właśnie te Robuxy w Robloxie wysyłać bez najmniejszego problemu. Dlatego zachęcam Was do oglądania tego materiału. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę pod tym materiałem. A ja już właśnie przechodzę do najpopularniejszych sposobów. Otóż jest właśnie kilka sposobów w Robloxie na przekazywanie tych Robuxów. Można stworzyć własną grę w grze zrobić własny game pass i po prostu jak ktoś kupi tego Game Passa, to wy dostaniecie za to robuxy, ale ja tak nie robię, jest dużo prostsza metoda, dużo łatwiejsza metoda. Powiem jeszcze o jednej innej metodzie, mianowicie jeżeli ty i osoba której chcecie dać robuxy ma konto premium no to możecie poprzez trada się wymienić limitkami ty mu dasz troszeczkę droższą limitkę, on ci da troszeczkę tańszą i jakbyś mu trochę robuxów przelał, ale ja tak też nie robię, jest trzeci i najprostszy i najłatwiejszy sposób jak właśnie te robuxy w Robloxie przelewać. Otóż trzeba mieć grupę, trzeba mieć grupę na Robloxie. No, myślę, że tutaj każdy to powinien bynajmniej wiedzieć. Grupę da się zrobić za darmo na Robloxie. Jeżeli chcecie materiał o tym, jak zrobić własną grupę na Robloxie za darmo, w ogóle możecie wejść do mojej. Jesteśmy najlepsi, link będziecie mieli w opisie. I właśnie przez tą grupę wysyłam. Oczywiście nie chcę żadnych haseł, bo oczywiście, jeżeli się z kimś znacie, jest ktoś waszym kolegą, no to wiecie. Teoretycznie, jak mu się zalogujecie na komputer, a on ci kupi Robuxy, no to nie ma w tym nic złego, no nie? Tylko um, wam tą metodę, jak przelewać te właśnie Robuxiki. Jeżeli macie już tą grupę na Robloxie, musicie mieć minimum jedną koszulkę. Niestety musicie mieć tą koszulkę w sklepie. Ja mam tych koszulek pełno, jakby ktoś chciał kupić, to zachęcam. I po prostu mam tych koszulek pełno, czyli jak ktoś kupi, załóżmy, nie wiem, Koszulkę za 10 Robuxów, załóżmy tą. Ktoś kupuje koszulkę za 10 Robuxów, bo wystawiliście koszulkę za 10 Robuxów, to ja na grupę dostaję z tego 7 Robuxów, czyli mi Roblox zabiera 30%. I jak mam te 7 Robuxów na grupę w tym momencie mam ich tyle, to po prostu mogę wysłać te Robuxy komuś. Mogę wysłać sobie tego jednego Robuxa i zobaczycie, że to na serio działa. I teraz, jak wysłać te Robuxy? Otóż. Jeżeli macie nową grupę, to chyba trzeba jakiś tydzień czasu odczekać i Robuxy też pamiętajcie, nie przechodzą na grupę od razu, tylko też trzeba jakby tydzień czasu czekać, aż te Robuxy, zakupienie koszulki, przejdą wam na grupę. Na przykład widzicie, w pending Robux będziecie mieli ile Robuxów tak naprawdę czeka na zaakceptowanie od Robloxa. Teraz jak wysyłać te Robuxy? Właśnie jak jesteśmy już w tych ustawieniach grupy, przechodzimy w tutaj w tą zakładkę i przechodzimy w Payouts. Jesteśmy już w tej zakładce. Tutaj klikamy One Time Payout. I dodajemy tutaj. Mamy taki przycisk Add. I dodajemy tutaj tą osobę, której chcemy dać Robuxy. Oczywiście ta osoba musi być na naszej grupie. Załóżmy, no ja wyś wyślę do siebie. Ja wyślę do siebie te Robuxy, więc to jest mój nickname. I tutaj wybieramy OK. I wpisujemy, ile chcemy dać Robuxów. Niestety, Roblox ostatnio coś takiego wprowadził, że jeżeli jest jakaś nowa osoba u was na grupie, niestety nie daje się wysyłać Robuxów. Więc, jeżeli ktoś musi być przez jakiś określony czas, jeszcze nie wiem, niestety przez ile, bo to jest dosyć świeży update, jeszcze nie wyczytałem, ile dana osoba musi być na grupie, żeby mogła dostać Robuxy. Ale ja pokażę na swoim przykładzie. Zobaczcie, jeden i tutaj musimy kliknąć, żeby nam to dysponować. Trybutowało, więc klikamy zobaczcie. Mam nadal 0, ale po kliknięciu F5 albo kliknę, czekajcie. Powinniście widzieć mój kursor, więc kliknę tutaj, żeby nie było. Mamy jednego Robuxa. Widzicie, to działa. Oczywiście tego Robuxa możemy wydać, ale ja go sobie zostawię na koncie i po prostu teraz, właśnie tego Robuxa mamy, więc ta osoba od Was też dostanie te Robuxy za darmo, tak samo jak ja, to znaczy za darmo. No już wiecie, jak właśnie wysyłać te Robuxy na Robloxie za darmo. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że On Wam się podobał. Trzymajcie się. Do następnego razu Siemano.